Sebastian Fałcz, witam i zapraszam na raport. Sprawdźmy, o czym dziś w serwisie. Znaleźli zwłoki w kanale Gliwickim. Zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji w Chorzowie. Lotnisko w Pyrzowicach coraz większe. W kanale Gliwickim odkryto dryfujące ciało człowieka. Na miejsce natychmiast przyjechali strażacy i policjanci. Potwierdziły się podejrzenia. Ustalono, że denat to poszukiwany gliwiczanin. Pracownicy ochrony huty Łabędy zauważyli dryfujące w kanale Gliwickim ciało. Ustalenia śledczych wykazały, że denat to 66-letni gliwiczanin. Na miejsce oczywiście pojechali strażacy, pojechali policjanci. Potwierdzono ten makabryczny, można powiedzieć to makabryczne odkrycie. Zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg. Rozpoczęła się działalność policjantów, ekipy dochodzeniowo-śledczej, prokuratora. I wstępnie mogę powiedzieć, że nie doszukano się działalności osób trzecich i przyczynienia się śmierci tego człowieka. Mężczyzna był osobą zaginioną, poszukiwaną od 14 marca. To zaginiony prawdopodobnie 12 marca 66-letni mieszkaniec dzielnicy Łabędy. My tutaj od 14 prowadziliśmy czynności poszukiwawcze, w które zaangażowaliśmy również pomocnych nam żołnierzy, strażaków, leśników, takie grupy poszukiwawcze cywilne z Knurowa, z Orzecha. Przeczesywaliśmy wówczas lasy, ale również i ten obszar kanału Gliwickiego, bo tam też podejrzewaliśmy, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia. Obecnie dokładne okoliczności śmierci mężczyzny bada prokuratura. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do finału baraży do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza mają za sobą już trening na Stadionie Śląskim. Podopieczni Czesława Michniewicza z kapitanem drużyny Robertem Lewandowskim na czele trenowali na murawie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. To pierwszy oficjalny trening przed finałem baraży do Mistrzostw Świata. Te odbędą się w Katarze. Pracujemy według własnych wzorców, które wypracowaliśmy wcześniej w reprezentacji U21. Niektóre rzeczy zmodyfikowaliśmy, bo mamy też do czynienia już nie z piłką młodzieżową, ale z piłką na najwyższym poziomie, z piłkarzami światowego formatu. I myślę, że tutaj żadnej rewolucji nie będziemy robić. Normalnie funkcjonujemy, skupiamy się na najważniejszych rzeczach, na sobie, w jaki sposób chcemy funkcjonować na boisku. Reprezentacja Polski o awans na Mistrzostwach Świata będzie walczyć 29 marca. Ten stadion widział, może nie ten, ale w tym miejscu widział mnóstwo świetnych meczów reprezentacji i chciałbym, żeby ten mecz, który nam przyjdzie rozegrać we wtorek, żeby też przeszedł do historii. Musimy wszystko zrobić, żeby wykorzystać swoją szansę. Gramy u siebie, gramy ze zwycięstwem pary Czechy-Szwecja. Także myślę, że tutaj zdecydowanego faworyta nie ma. Każdy ten mecz może wygrać, ale chciałbym, żeby to była Polska i zrobiłem wszystko, żeby tak się stało. Jutro zawodnicy wylatują do Glasgow. W czwartek rozegrają mecz towarzyski Szkocja-Polska. Chciałbym, żeby drużyna ze Szkocją zagrała w dwóch ustawieniach, różnych ustawieniach. Zobaczymy, czy uda się od razu ustawienie zmienić po przerwie, czy troszeczkę później. Zaczniemy w jednym ustawieniu i przejdziemy płynnie do drugiego ustawienia. Zastanowimy się, dzisiaj jeszcze mnie czeka rozmowa z wieloma zawodnikami też na temat ich sytuacji i meczu ze Szkocją, bo jest wielu zawodników, którzy od dłuższego tygodnia grają bardzo wiele spotkań i mamy tą możliwość, że nie wszyscy muszą w tym meczu ze Szkocją zagrać. Do tych, do których jesteśmy przekonani, w tym meczu nie muszą wystąpić, ale oczywiście dobrze by było, żeby zagrali, żeby ci, którzy obok nich będą grali, żeby się pewnie poczuli. Na Stadion Śląski wrócą w sobotę, gdzie będą trenować przez cały weekend. Mecz finałowy play-off Polska-Szwecja bądź Polska-Czechy 29 marca. Na mecz nie ma już biletów. Podczas finału na trybunach zasiądzie ponad 50 tysięcy kibiców. W Katowice Airport powstaje trzeci hangar. Wewnątrz znajdą się dwie zatoki serwisowe dla samolotów, a także lakiernia, szlifiernia czy kompozytownia. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych. Nie samym lataniem żyje człowiek. Tak można podsumować obecną działalność lotniska w Pyrzowicach, gdzie oprócz realizowania olbrzymiej ilości przelotów pasażerskich, prowadzonych jest wiele ciekawych inicjatyw. Jedną z nich na pewno jest budowa nowego hangaru, gdzie będą serwisowane samoloty typu C, czyli wielkość np. Boeinga 737 lub Airbusa A320. To jest hangar największy, jaki do tej pory w Pyrzowicach powstał, o powierzchni 9 tysięcy
2300 metrów kwadratowych i tutaj mamy jeden slot, obok nas jest drugi slot, to są takie zatoki, do których wjeżdża samolot, wkołowuje i następnie będą tu przeprowadzane duże takie strukturalne przeglądy statku powietrznego, bazowe tak zwane, które potrafią trwać nawet do 6 tygodni. Dzięki inwestycjom w rozwój cargo czy bazy do obsługi technicznej samolotów, Pyrzowicom w czasie kryzysu branży lotniczej w okresie pandemii łatwiej było, czy nadal jest zachować płynność finansową. Najemcą tego hangaru będzie jedna z dużych, niskokosztowych europejskich linii lotniczych. I tą inwestycję planujemy zakończyć w połowie 2022 roku. Już obiekt powinien być czynny, pod koniec kwietnia samo przedsięwzięcie się zakończy, potem odbiory i najemca się wprowadza. Jeśli chodzi o rozbudowę, budowę samej płyty, to ona się rozpoczęła 2 lata temu. Jeśli chodzi o budowę tego hangaru, to się rozpoczęło w pierwszym kwartale zeszłego roku. Wewnątrz hangaru znajdą się także liczne pomieszczenia warsztatowe, m.in. lakiernia, szlifiernia, kompozytownia oraz powierzchnie magazynowe. Budynek wyposażony będzie także w dwukondygnacyjne zaplecze biurowo-socjalne wraz z częścią przeznaczoną pod prowadzenie szkoleń. Już niedługo nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko telewizory i dekodery zgodne z nowym standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej. Policja przestrzega, że w związku z tymi zmianami może pojawić się nasilenie działalności oszustów. 23 maja bieżącego roku w województwie śląskim nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Po tej zmianie tylko telewizory i dekodery zgodne z nowym standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej. Mundurowi przestrzegają, że w związku z tym mogą pojawić się m.in. nadużycia ze strony sprzedawców, a także nasilenie działalności oszustów oferujących do sprzedaży odbiorniki niezgodne z nowym standardem, czy też wyłudzającymi wrażliwe dane osobowe. W związku z zmianą sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przestrzegamy obywateli, szczególnie osoby starsze, przed oszustami, którzy pod pozorem pomocy będą chcieli nas oszukać, sprzedając na przykład sprzęt, który nie nadaje się do obsługi i zmiany tego sposobu nadawania, lub będą chcieli uzyskać nasze dane osobowe do swoich celów przestępczych. Tak? Tutaj szczególnie w okresie od końcówki marca do końcówki czerwca uczulamy osoby starsze, jak i osoby młode, aby zachowały czujność i weryfikowały osoby, które przybywają pod właśnie pretekstem niesienia pomocy, aby nie dać się po prostu oszukać i nie stracić swoich oszczędności. W celu złagodzenia skutków społecznych zmiany standardu nadawania poprzez zapewnienie gospodarstwom domowym możliwości nieprzerwanego odbierania telewizji naziemnej, opracowany został rządowy program dofinansowania. Zgodnie z założeniem będzie ono przysługiwało osobom, których sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Uprawa konopi indyjskich oraz 7,5 kg gotowego suszu marihuany zarekwirowali sosnowieccy mundurowi. Zatrzymanemu grozi nawet do 10 lat więzienia. Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na zajmowanej przez siebie posesji w Dąbrowie Górniczej uprawiał konopie indyjskie. Oprócz tego posiadał bardzo znaczne ilości tego narkotyku. Zatrzymano podczas przeszukania blisko 7,5 kg gotowego suszu oraz zlikwidowano uprawę 22 krzaków konopi indyjskich. Mężczyzna nie był w przeszłości karany. To jego pierwsza kolizja z prawem. Obecnie za to przestępstwo może mu grozić do 10 lat więzienia. Na tą chwilę prokurator objął go policyjnym dozorem. Nauka nie musi być nudna. Można się o tym przekonać na 24 ogólnopolskich targach edukacyjnych. W ich ramach organizowane są warsztaty, wykłady oraz spotkania, podczas których można uzyskać ważne i ciekawe informacje dotyczące edukacji oraz pracy. Katowickie Targi Edukacyjne to wydarzenie dedykowane młodym osobom, które nie podjęły jeszcze decyzji, jaką uczelnię wybrać. Przede wszystkim można porozmawiać tutaj na stoiskach z osobami, które już studiują. Czyli można też z zaplecza uzyskać pewne informacje, że rzeczywiście to, co wszystko było na tych pięknych folderach, sprawdza się w rzeczywistości. Czy studia rzeczywiście są takie fajne, czy są takie cenne od strony przyszłej kariery zawodowej. I można się dowiedzieć, porozmawiać z absolwentami,
czy było łatwo na przykład pracę dostać po danym kierunku na danej uczelni. To jest, myślę, w obecnych czasach bardzo ważne. No to jaki kierunek jest tutaj w planach? Ja planuję mechanika i elektronika. No, wydaje mi się, że dość ciekawy kierunek przyszłościowy. Wszyscy chyba bierzemy ten sam. Tak, znaczy w sumie nasza trójka. Wszyscy jesteśmy z jednej szkoły, z elektronika w Sosnowcu, więc mamy już jakieś doświadczenie, no i chcielibyśmy się rozwijać w tym kierunku. Rozwinąć swoje skrzydła mogą przyszli piloci, którzy po zakończeniu studiów na Politechnice Śląskiej mają szansę zasiąść za sterami samolotu. Obecnie po nawigacji powietrznej jest możliwość pracy jako pilot liniowy, czyli latanie samolotem zawodowo. Oraz inne są kierunki typu mechanika, inżynieria lotnicza i kosmiczna. To jest nowy kierunek, jest ostatnio otwarty. Nawigacja powietrzna też nie jest jakiś stary kierunek, to jest kierunek 3-letni. Aczkolwiek absolwenci mają możliwość pracy w liniach lotniczych na całym świecie, w Polsce i na zagranicy. Studia medyczne już od wielu lat cieszą się dużą frekwencją, jednak pytań na targach w kwestii medycyny jest sporo. Padają pytania, czy można się przyzwyczaić do widoku krwi, do bania się igieł. Często tłumaczymy przyszłym naszym studentom, że trzeba przyjść i zobaczyć. Ten pierwszy rok na wszystkich tych kierunkach jest po to, żeby się z nim obyć i zobaczyć, czy da się radę. Często strach wynika z niewiedzy. Również okazuje się potem, że osoby, które miały wątpliwości, czy to dla nich, czy dadzą radę, są bardzo często wspaniałymi ratownikami i wspaniale dają radę. Zapraszamy Państwa również w dniu jutrzejszym. Targi w katowickim Spodku są otwarte od godziny 9 do 13. Wszystkie atrakcje w pełnej ofercie czekają. Europoseł ze Śląska Łukasz Kochut wezwał oficjalnie Parlament Europejski do przyjęcia rezolucji, która potępi Putina i nazwie go zbrodniarzem wojennym. No, Władimir Putin raczej nie jest jak ten tonący, tylko jak ten szczur, który został zapędzony do rogu. No i w tej chwili właściwie posuwa się do bardzo łamiących wszelkie konwencje międzynarodowe, standardy funkcjonowania kroków, działań, bo morduje ludność cywilną, jest już zbrodniarzem wojennym. Grozi użyciem broni chemicznej, biologicznej, nuklearnej. Na terenie Ukrainy dzieją się rzeczy straszne. Na działania Władimira Putina spogląda cały świat. Uznania Putina za zbrodniarza wojennego domaga się europoseł z Rybnika Łukasz Kochut. Wspólnie z ministrem Radosławem Sikorskim złożyliśmy wczoraj apel do członków Parlamentu Europejskiego o uznanie Putina za zbrodniarza wojennego. Powołaliśmy się w tym apelu na Międzynarodowy Trybunał w Hadze. No i tutaj ponad politycznymi podziałami chcemy, żeby Parlament Europejski właśnie taką rezolucję przyjął. Wezwanie do projektu rezolucji w sprawie potępienia Putina zostało skierowane do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Jedno to są fakty i zbrodnie Putina i Rosjan w Ukrainie, które dzieją się na Ukrainie, a drugie to jest sytuacja prawna i fakty prawne. Stąd tak bardzo potrzebny był ten Międzynarodowy Trybunał w Hadze, ten wyrok. I stąd też potrzebna jest właśnie taka, w mojej ocenie, rezolucja Parlamentu Europejskiego. W liście przesłanym przewodniczącej parlamentu posłowie przywołują ostatni wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Sędziowie stwierdzili, że działania wojenne Rosji są bezprawne i powinny natychmiast zostać zakończone. Wyrok jest szansą na postawienie Władimira Putina przed międzynarodowe instytucje karne. Teraz przyszła pora na informacje z kraju i świata, które przygotowała dla Państwa Patrycja Cieślok. Liczba dnia to 10 149. Tyle potwierdzono nowych zakażeń koronawirusa podczas minionej doby. Województwo śląskie uplasowało się na 9. miejscu z wynikiem 619 zachorowań. Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby. Od 1 kwietnia rodzice mogą starać się o nową pomoc państwa. Chodzi o dopłatę do żłobka w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek w ZUS-ie. Gracze jednej sekcji w ośrodku sportowym w Warszawie zorganizowali zbiórkę na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Po treningu koperta z datkami zniknęła. Okazało się, że ukradł ją jeden z pracowników ośrodka. Nadchodzi koniec obniżek cen na stacjach paliwowych. Hurtowe ceny paliw rosną, co za jakiś czas przełoży się na ceny na stacjach.
Według ustaleń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja podczas wojny straciła ponad 15 300 żołnierzy. Do tego dochodzą także straty w uzbrojeniu. Ukraińcy mieli zlikwidować także 509 czołgów i 99 samolotów bojowych. Tą informacją kończymy dzisiejszy raport. Zaraz po serwisie rozmowa Kingi Jamioły z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą jednostki specjalnej GROM, na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.